Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze serwera PokeCraft na modzie Pixel razem ze SafeMod i jest ze mną Koki. Cześć wszystkim. Tak, dzień dobry. I patrzcie, co Koki znalazła. Patrzcie. Ja znalazłam ostatnio... Wow, czemu to... What the fuck? Sklonowało mi się z Kamilina. Cześć? Miałam jedną z kamieninę, zrobiły mi się dwie, what the fuck? Widzisz, zobaczcie na nagraniu. Widzisz? Nie, no dobra, to jedno najwyżej odłożę do skrzynki. O, Remedy przyszedł, oczywiście. O, cześć Remedy, pozdrawiamy cię. Dzień dobry. A jedną odłożę najwyżej do skrzynki, a wy napiszecie, czy możemy sobie ją zatrzymać, czy nie. Weź Koki napisz, żeby pozdrowili YouTube, jak chcesz. Dar od los, dobra. Jak chcecie, pozdrówcie. Ja wysłałem, byłem pierwszy. Pierwszy byłam. Ej, ty gówniarzu, brawo. Tak. Właściwie mieliśmy gościa przed chwilą w pokoju, ale to jest inna sprawa. Łapki w górę dla gościa, który przed chwilą mi do pokoju wchodził. Dobra. To zacznijmy może takich kwestii. Taka kwestia informacyjna. Tak, zgłosiłem się ci, co wiedzą, ci, którzy byli na forum. I zachęcam właśnie was do wbicia się na forum serwera PokeCraft. Tam jest informacja, że w tą sobotę odbędzie się walka o liderów sal. Jeśli macie jakieś Pokemony fajne, jakieś z konkretnych dziedzin, to wbijcie się i zgłaszajcie swoją kandydaturę. Kto nie będzie na liście, nie bierze udziału w walce o liderowanie salą. Gdyż tam muszą być osoby aktywne. No dobra, może ja tam się średnio nadaję. No ale jest zgłoszony. Tak. No to ja teraz może przejmę głos. Chciałam powiedzieć, że przejmę pałkę, ale to nie będę mój. Pójść gdzieś w las. W las? A co z tym, ze skamielinami? Chyba skamieliny faktycznie. Dobra, to mów. No właśnie, chodź tutaj do mnie. No, no to tak, ja sobie zatrzymam jedną skamielinę. Czy chcesz ty też przerobić swoją, czy... Też przerobię. No dobra, no to chodź tutaj do mnie. Na spawna, weź dwie skamieliny i chodź. Okej. Chodź na spawna, chodź. Chodź. Biniem. Szybko, dawaj. Szybko. Do której ty idziesz? Do jednego idziemy? Do tego samego, dawaj. Aha, zamknięte. Dobra. Teraz pokazuj, jak się używa skamieliny. Ja już pokazywałem. Tak. Ty już pokazywałeś, więc teraz ja przejmę tutaj głos. W takim wypadku mamy tutaj sobie taką skamielinę. I pierwsza rzecz, którą trzeba ją... Pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić na samym początku, trzeba, tak powiem, tą skałę oczyścić w tym dziadostwie zielonym. Czyli wkładamy sobie tą skamielinę tutaj do środka i ona zaczyna nam się kręcić. Kiedy skończy nam się kręcić i wyleci, że tak powiem, takie... A ja mam drewno, może być? Kolorowe coś, tak, oczywiście, jak najbardziej. To teraz dam tobie tą jedną skamielinę. A ja mam kobla jeszcze. O, masz, ja też mam kobla. Mogę dobra, i tak, tam kobla? I zobaczcie, i teraz mamy w tej chwili właśnie takie coś, takie główienko. Dawaj mi to! Dawaj. To się chyba jeszcze nie zrobiło. No jak? Powinno się zrobić. To wrzuć jeszcze raz. No dobra, wrzucę jeszcze raz w takim wypadku. Ale właśnie powinno się przerobić, chyba że coś jest zbugowane. Nie, ludzie tutaj mieli, spokojnie zdobywali Pokemonki, nie. Więc jest w porządku nie wszystko. Nie wpuszczę was. Tak, bo oni cię słyszą, Koki. Wiesz co? Tak, oni cię na pewno słyszą. O, powinno się przerobić. Poczekam chwilę w razie czego. Lol, no i nie chcę się przerobić. Bo nie umiesz. Masz zbugowaną skamielinę, ja ci to mówię. Masz zbugowaną. Może to jest tak, że ci się sklonowała i dlatego. A maybe właśnie. Nie, zobaczymy, jak ta wyjdzie. Pójdę sobie teraz do home'a. Idę sobie na home i się zaraz za siebie tepnę. I wezmę sobie tą drugą, bo może to jest właśnie... lag! Nie mogę się lagował. O, ja mam. Anorit. Anolite to ja mam chyba, no, ja go mam, mogę ci go, ją tą skamielinę oddać. Okej, no to możesz mi oddać, daj. Trzymaj. I rzuć mi tą drugą, może się odblokuje u mnie. Ja mam magiczne rączki. To jest chyba rączki. Ta albo ta, bo która mi się była sklonowana i mamy trzy. Więc rzuć, spróbuj albo tą, albo tą. No i mamy teraz tą fosil, anoryt. Niekoniecznie możemy właśnie zdobyć taką, możemy inną zdobyć, w każdym razie właśnie wrzucamy to tutaj. I teraz mamy tutaj pasek
pasach progresu, working, i jeżeli dojdzie do 100%, no to będziemy mieli gotowego Pokemona, który zrespawna, czy wytworzy nam się tutaj na pierwszym levelu. Nie na wyższym, tylko i wyłącznie na pierwszym. Tak, to troszkę trwa. Ale fajnie, podoba mi się ta maszyna, bo tutaj mamy taki pilot jakiegoś takiego dziadostwa. I stworzysz z tego wujka Władka, prawdziwego, wręcz. Oczywiście. Będzie wujek Władek, nawet nazwę go tak. Ładny. Więc spadaj, to jest już ten, moja spadowa. Nie, nie ma używania wujka Władka nigdy. Ja go tak nazwę. Nie wiem, że to jest ładne. Masz skopane te skamieniny. Co, przerobiła się? Nie wiem, właśnie z nimi. To jest chyba że to jest losowe. Się. Chyba, że to jest losowe. Dobra, wiecie co? My się tutaj pobawimy chwileczkę i do was zaraz wrócimy. Przynajmniej u mnie będzie cięcie. Tak, u mnie też będzie. Okej, jesteśmy już z powrotem, tak? Jak widzicie, nasz Pokémon już się tutaj wykonał. I teraz tak, pisze nam tutaj insert Pokeball, czyli musimy po prostu, że tak powiem, do tego Pokemona przypisać naszego Pokeballa. Więc ja sobie klikam na to Ultra Ballem. Teraz jak widzicie pisze Working. Na razie to się zatrzymało na 90%, bo on musi jeszcze, że tak powiem, wejść do tego Ultra Balla. Więc będzie to właśnie trwał ten proces od 90, tam 89 właśnie do 100. Więc to już można sobie przeczekać, safe mod, ty tam chyba łapiesz Pokemona, nie? Tak, ja łapię Pokemona, ja go muszę złapać, kurczę. A co złapałem ty łapiesz? Pierwszą wersję Mutanga. Zapomniałem, go się nazywa, przepraszam bardzo, ale naprawdę zapomniałem. A i chciałem pozdrowić użytkownika Kaban. Bo on mi właśnie powiedział, że jest tutaj właśnie Kaban. Do złapania Matangę. Co? Kaban. No ka... A nie jak wiem. Wziąć tego Pokemona? Nie widzę niku. Trzeba go sklepać. Trzeba go sklepać, proste. Ja nie wiem, czy on się wziął, bo miał full ekwipunek. Dajesz tam Pokebala na dół i on ci ten ci się zbierał. Jest wszystko w porządku. I jak ale nie masz ja miejsca w EQ, to leci ci do komputera. A jak zawsze. Nie. Koki. A no, dobra, mam. Zawsze ci leci do komputera. Zresztą chyba ci to napisało nawet. A moi, maybe. Mamy dobra, takiego kawka. Pokemona. Patrzcie ludzie. Patrzcie, ja go nie widzę, ale patrzcie. Zobaczcie, on jest taki obrzydliwy, ale słodziaśny. A ja się muszę pochwalić. A właśnie, przecież ty... Skamielinę odkryłem, ho. O, właśnie, ja też, już... I słuchaj, znowu Anorif, serio. Spróbuj go sprzedać, może ktoś go będzie chciał wziąć. No może ktoś będzie chciał go wziąć. W każdym bądź razie, jak wam nie będzie szczęście. Działało, to musi wam tutaj dłużej na tym dziadostwie poleżeć. I będzie okej, dobra. Kupi, otwieram drzwi. Albo. Że tak się wyraża. Ale Koki, jak mogłaś ciągle tego samego łapać? Nie wiem, no ale mam kolejnego tego Anorifa. Ech. Kurczę, ja nie mogę złapać go. No cholera jasna. Gdzie ty jesteś? Safe mode. Odteplij się do mnie, prawda? Idę do ciebie. O, Kaban, kurde, od ciebie. Przez ciebie. Mówię na niego. Tak, przez niego ja uciekłem. Jak twój nick się wymaja, jak to oglądasz, to nam powiedz, bo ja naprawdę nie wiem. Niektóre to są takie niki, długie i w ogóle. Kurczę, masz tak mało HP, ja go złapać nie mogę. No what the fuck, co to ma być? Ja potrzebuję go. Ja próbowałam Abrę łapać, ale nie mogę jej złapać, bo ona się teleportuje. Bo w Abrę musisz rzucać pokebolami. A rzucać. Albo od razu wyzywać na pojedynek. Ale no musisz ją złapać w pierwszej rundzie. Bo później się teleportuje i ucieka. Kurczę, ja go chyba nie złapię. Już chyba z 10 albo 15 pokebali straciłem. Biedactwo, naprawdę biedactwo. Dobra, ja sobie tutaj wezmę tego Anorifa na tak, dokładnie, ten. Żeby złapać nie mogę. I będę sobie back. I będę sobie właśnie ekatulację. Jest super, zabiłem go. Znaczy on się zabił o mnie. Aha. Ale ty nie chciałeś go złapać? Chciałem go złapać, właśnie o to chodzi. On mi jeszcze pisał, że w wodzie jeszcze jest on. Czekajcie, zaraz zrobimy małe rozeznanie, czy tutaj faktycznie jest gdzieś w wodzie.
Tam są dwa, no dobra, właśnie. Nie, ja muszę sobie zmienić na tego i ucieknąć i złapać go w ultrabala bezpośrednio. Bo inaczej to mi się chyba nie uda, to mi się wydaje. Że będę latał. Na 22 poziomie on jest. A jaki to jest Pokémon? To jest Pokémon Skała i Stal. Aha. Więc bardzo to fajne. To chyba on nie będzie do mojej tej. On chyba nie będzie. Kurde, po co klinęłam ran, skoro mogłam go zabić? What the fuck? What is shaki? Kurczę, dlaczego się chowa? Nie ma znikł. Tak, też właśnie sądzę. Tempa. Ale ten teren sobie zapisałem, bo jest bardzo fajny, ci powiem, Koki. Diodu. Tak. Ja mam zwykły? Dwa takie. Zwykły. No to ja to sobie zaraz zapiszę. Strasznie chciałbym Diodu złapać, ale w tej wersji shiny. Geodude? Coś takiego? No. To się nazywa? A, wersja to shiny byłaby po prostu zarąbista. Jeśli że się tak brzydko wyrażę, oczywiście. Dobra, tak z główki w takim razie. Się patrzę wokoło, czy nie ma jakiejś wersji shiny, ale nie, nie ma. Wszystkie są zwykłe, standardowe. Dobra, jak mówiłem, moje poki muszę bardzo dobrze rozwijać teraz. No bo niestety, skoro mam brać udział w walce o lidera sali, to niestety, ale muszę się szykować z tym, że będę się bił na przeciwników 70-60 level. Co, ja ci nie chcę nic mówić, ale ty i tak przegrasz. Ale tu trzy poki są tylko, więc wiesz, nabicie Pokemona na 60-70 level to jest kilka godzin. 3 godziny i powinienem je spokojnie nabić. Tym bardziej, że mam jajo od... od tego. Kurczę, od Loxa. Lox, pozdrawiam ciebie. Przepraszam, zapomniałem. Ojejku. Ej, ja też to jajo. Nie ma. Moje jajo jest moje. Prywatne. Ja mam prywatne jajo. O, jakby to nie brzmiało przynajmniej. Skill, Harden. Harden. Harden niech będzie z tobą, tak. Harden skill. Harden style. Ty, bij się ze mną, z moim Shieldonem. Tak, Shieldon też będzie jeden z moich Pokemonów. Tak, teraz tutaj słuchają osoby, które będą się biły ze mną później. Po prostu nie wykorzystywać. Mhm, jasne. Właśnie. Bardzo nie, no. Wykorzystujcie, niech on z wami przegra i nie będzie tym liderem, bo tak. Tak, już w ogóle nie będę miał na nic czasu, tak? No nie będziesz miał życia. To mi... nie, to zmniejsza damage. Save, kurczę, ogarnij skille. Ogarnij skilla. Aj, zmniejszyłem damage. Damian Sorka, ale nie mam możliwości, bo się bija. Zresztą jak zobaczysz ten filmik, będziesz wiedział, że się bije aktualnie. A! Ważne! Jeśli chcecie więcej filmików z serwera Pogacraft i ogólnie z Pokemonów, nie zapomnijcie o łapce w górę, żeby zasygnalizować mi oraz Koki, że trzeba jak najwięcej łocineczku dla was nagrywać. Tak, informacja musi być! Oczywiście! Reklama górą, pamiętajcie. Reklama górą. A! Jeszcze jedno. Serwer zwiększył sloty do 120. I nie zauważyliśmy większego zapotrzebowania na procesor czy RAM, więc spoko. Naprawdę jest wszystko fajnie zoptymalizowane. Ja nabiłam na moim Anoricie, czy jak on tam się go wymawia. 17 level już mam wyobrażać sobie. Kurczę, szalejesz, kokos. O, kolejnego maczołka widzę. Aron, maczołka? Twój? No maczołka, 29 poziom. Ale ja mam dwa. Dobra, kawa zawsze, dobra. Tak, bardzo po polskiemu to było. Na razie mi wystarczy. No, Koki pada? A właśnie, set, home, Pokemony. Aha, wygram fartowsko chyba na sam koniec tego wynika. Trzy. Oj, będzie już trzeci home z Pokemonami. Wygrałem. Czekaj, co tutaj jest? Ja muszę się przejść na spawna i trochę wyleczyć sobie moje Pokemony. Tu macie Kabuto, którego zlokalizowałem z Kameliny. No. Fakt, że to jest moja skamielina wykopana. Przepraszam, oddałaś mi ją. Ale powiedziałaś, że mogę losować z niej. Oddałam. No. I powiedziałam, że safe trzymaj, będę taka dobroduszna. A no, on, cwaniakuj, czy ty naprawdę mówisz kokosie, co? Kokosie, zabieram to od ciebie. Tak. Coś w tym stylu to było. Ktoś przerabia skamielinę? Ale jak ktoś, nie rozumiem. Nie, no patrzę się, czy ale Koki oczywiście sprawi, otworzyłaś drzwi. Jakie drzwi? No do pokoju, do przerabiania z kameliny. Tak, otworzyłam. Tak, na pewno? Na pewno, na spoko. Zabili mi poka.
A właśnie, ludzie, macie tutaj takie taki napis, że jest event 11 listopada, nie? Event, no, event. Tak. To jest coś chyba z parkourem związanego, nie? Bo widzę, że tutaj... Chyba właśnie... tak, z tego typu tam, nie pamiętam kto to budował, ale naprawdę bardzo fajny evencik się szykuje. O, Glizdor, pozdrawiamy ciebie, Glizdorku. Tak. Zresztą całą administrację pozdrawiamy. Tak. Lok się właśnie zbił na odcinek. No was też, widzów też, przepraszam bardzo. Widzów to my pozdrawiamy zawsze na początku, kokos. Administrację pozdrowisz, a w trakcie odcinka YouTube'a nie pozdrowisz. No i co, co się wie na YouTube? Pozdrowiłem. No, pozdrowiłem. Kokos. Kokos, ty się ogarnij, dziecko. Ale ja cię lubię, kurde, weź masakra, czekaj, water gun? Nie, dobra, nie będę atakować go. Ale moje Pokémon są jeszcze słabiutkie, będzie trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić, żeby jednak je troszeczkę podlewelować. Weź, pomóżcie mi, podajcie mi Pokémony, które są ogniste, żebym je mogła ten do mojej ekipy przygarnąć, bo na razie mam tylko Rapidash, a Charizard. No, więc muszę jeszcze jakieś mieć Pokémony zajebiste. To dziecko, będę mogła może startować do tego lidera coś tam. Do ognistych, ale musiała być naprawdę dosyć wysoki level nabić, wierzy tym? No wiem. Spokojnie, twoje rozszerzone. Tutaj mały level nie wchodzi w grę, tu niestety te levele będą naprawdę bardzo wysokie. No. Są zwykłe, nie są shiny. Kurczę, naprawdę szukam jakiegokolwiek już Pokemona shiny. Naprawdę chciałbym bardzo mieć takiego Pokemonka w swojej ekipie. Ale Steel, to nie jest Metal Claw. Na co ja mogę sobie wymienić? Na to w sumie mogę wymienić. Oj! Dobra, 20 poziom. Macho mnie zaatakował, jak latałem. Fuck logic. Fuck logic, tyle powiem na ten temat. O. Maczok, 29 poziom? Jaskinia? Nie, tylko 15. Dostał shota i się złożył w pół. I tyle było z jego walki. Strasznie ekscytującej. A właśnie, Woolpix jest jeszcze fire, nie? Tak, jest fire. Ale on jest fajny, ten Woolpix, czy nie? Bo miałam go przez jakiś czas, ale... Dobry, prawda? Ale wiesz, jak szykujesz się na lidera sali, to pamiętaj, że będziesz się biła z innymi Pokemonami ognistymi. No. Więc to nie jest tak, że się bijesz z jakimś tam innym Pokemonem. Bijesz się z Pokemonem ognistym. Więc miej to na uwadze. No tak. A ogniste ataki nie są na ogniste Pokemony. No to... Co, ja mam się bić w ognistym na ognistego? Nie, bo musisz mieć ogniste. Pokemony, żeby przejąć władzę nad salą. No tak. Tylko musisz myśleć, żeby pokonać Pokemona, na który teoretycznie ma na ciebie odporności. Chyba go nie złapię. Tak, słucham cię, złe. Tak, ty mnie bardzo słuchasz, zawsze mnie słuchasz. A czyjś. Tak, a ja sobie latam, korzystam sobie z możliwości, jaką udostępnia mi konto YouTube. Właśnie przypomniałeś mi. Tak, pamiętacie, to jest YouTube, a nie... Ktoś mi napisał właśnie pod komentarzem, że właśnie na Firoway można latać. Wiem o tym, że na Firoway można latać. Oglądałam odcinki Save Moda. No, wsiądźmy na niego. No. I ciśniemy sobie Firołem. Czekaj, ja muszę polecieć do domku. On się baguje, masakra. Czym czy złapałem jakiegoś diodu już? Mam 3 diodu złapane. Pewnie myślicie, pociorta, Sajf, łapiesz tyle tych diodów, wystarczy ci jeden. Właśnie, że nie. Ja ich chcę mieć dosyć dużo. Koki, ja wszystkie ultrabale zmarnuję, ja je później zrobię. Tapsz. Łapię tyle diodu, bo mnie interesuje diodu z konkretną naturą i tylko takiego chcę. Nie obchodzi mnie wcale żaden inny diodu. Ma być konkretną naturę, którą ja sobie postanowiłem, że mój będzie miał. Jaka to będzie natura? Nie powiem, gdyż wiem, że na pewno oglądają to osoby, które również ze mną będą walczyły o salę kamienną. Moje wszystkie Pokémony są specjalnie utworzone w ten sposób, żeby jakoś dawać sobie radę z Pokémonami ze swojej specyfikacji. Po drugie, i tak wiem, że na pewno żadnego shiny nie spotkam, chociaż może tak będę latał i wszystko łapał po kolei, to gdzieś jakiś shiny przypadkiem się znajdzie mi. No zobaczymy. Na razie kiepsko to widzę z tymi shiny. Bida. Tak powiem. Jeszcze
sprawdźmy, 1000 kratek od spełnu tylko i tak nie jest zaludniony za bardzo teren, bo na tych terenach, co ja tam łapałam sobie pokemony i ogólnie się z nimi biłam, to był teren 3000 kratek od spełnu i tam jest naprawdę masakra, dużo, dużo domków jest, nie? Tak się też zdziwiłam. Ogólnie zaraz, bo będziemy kończyć odcinek, bo ja też nie mogę takich długich nagrywać, bo ja nie mam dobrego internetu, słyszysz? Słyszę ciebie bardzo dobrze. No. Oczywiście, dobra. Aerial Ice. Złapię co? Metangu będziesz mój kiedyś, na pewno. Za rok, może dwa. Złapię cię. I ciebie też. Dobra, czy tutaj tego spróbujemy? Dobra. Kurczę, mam nadzieję, że będę miał jak najwięcej tych właśnie diodów, że znajdę tego, którego, który mnie interesuje. I później trzeba go jeszcze szybko przerobić na golema. Ha, ha. Tu będzie dużo zabawy z tym, naprawdę, wierzcie mi. Żeby golema jeszcze zrobić sobie z diodu, to trochę będę miał zabawy. Tym bardziej, że będę musiał się bić z konkretnymi pokemonami. No bo pokemon kamienny nie jest aż taki super ekstra wypaśny. Nie ukrywajmy. Dobra, i was też... Ognisty lepszy. No, ognisty ma troszkę większą przewagę, bo więcej jest pokemonów wrażliwych na niego. W przypadku pokemonów kamiennych, to niestety tych pokemonów aż tak dużo już nie jest, na które on jest wrażliwy. Znaczy, które on zabija w taki prosty sposób. O, żyrafka, żyrafkę widzę. O, to możesz żyrafkę złapać. Jest zawsze fajna. 49 level. To nie łap. Za wysoki poziom. No właśnie. Za wysoki poziom nie będziesz miała psychicznego ataku. Ja pójdę na nią rapidaszem moim, może... No, na pewno powinnam pokonać Kurczę, go. Kurczę, piąty level, nie mogę nawet go złapać. Dzień dobry, witam wszystkich. Patrz, co za menda, chciał mi Pokemona zabrać. Safe mod. Co? Jednym hitem, żyrafkę prawie 50 level 49 dokładnie, prawie jednym hitem ją ściągnęłam. Zostało dosłownie i tyci. Zobacz sobie na nagrę. Tyci powiadasz? Masakra. Tyci powiadasz? Tyci. Także prawie nic. Tak się wyrażam, hej. Tyci. O, tylko 1800 eksporu to pewno dostałam. Może Raidona jeszcze by wziąć do ekipy kamiennych Pokemonów? Chamstwo po prostu. Szczerze mówiąc, nie wiem. Gdzie ty safe mode jesteś? Chodź, ja latam tu i tam. Odcinek. A gdzie ty jesteś? Nie, 18. Tu jestem. Dzień dobry. Gdzie ty jesteś? Tu. Nie widzę. Dzień dobry. Chodź tutaj pewnie. Chodź na S5, chodź. O, cześć. Cześć. Ja jestem pierwszy. Aha. Ho, zasłonię cię tyłkiem. Nie macie. Chyba, teraz ja cię zasłoniłam. Ho, dobra. Może się pożegnać. No, to my się z wami żegnamy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli się spodobał i chcecie więcej Pokemonów, to nasz kanał, nie zapomnijcie łapce w górę. A my się już z wami tym czasem żegnamy. I papa do kolejnych odcinków. Papa wszystkim. Papa, baju. Bye.